Wiele osób kiedyś pisało o tym, żeby zrobić serię z ciekawostkami o markach samochodowych. Spodobał mi się ten pomysł, choć lekko bym go rozwinął. W tej serii pojawiać się będą fakty nie tylko o markach samochodowych, ale również o firmach takich jak Adidas, McDonald's, Boeing i innych. Żeby jednak wyjść pomysłodawcom serii naprzeciw, to w tym odcinku usłyszycie 30 mało znanych faktów o marce BMW. BMW zostało założone 102 lata temu. 7 marca będzie miało 103 urodziny. Na początku BMW produkowało nie samochody, a silniki lotnicze, silniki motocyklowe i hamulce kolejowe. Dopiero 13 lat po założeniu firmy powstał ich pierwszy samochód, nazwany potocznie Dixie. Teraz auto to kosztuje około 100 tysięcy złotych w miarę przyzwoitym stanie. Pewien facet z Kalifornii pozwał BMW o to, że doznał on erekcji podczas jazdy sportowym wozem. Biało-niebieska szachownica w logo BMW to nawiązanie do flagi Bawarii. W 1959 roku BMW prawie zbankrutowało. W 1960 roku najbogatsza rodzina w Niemczech, która dorobiła się fortuny produkując karabiny dla Hitlera, wykupiła sporą część akcji BMW. W tym momencie wnuki Josefa Goebbelsa kontrolują 46% BMW. Kiedyś marka musiała przeprojektować swój system GPS, ponieważ niemieccy kierowcy płci męskiej odmawiali przyjmowania instrukcji od kobiecego głosu. Andy Warhol został wynajęty przez BMW do namalowania supersamochodu BMW M1. Zrobił to w 24 minuty. W 2001 roku BMW opublikowało serię filmów krótkometrażowych zatytułowanych DHE, w których wystąpili znani twórcy filmowi. To był ogromny sukces i pomógł zwiększyć sprzedaż samochodów o 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Hakerzy opracowali sposób otwierania drzwi samochodów BMW za pomocą SMS-a poprzez inżynierię wsteczną. BMW oferowało miotacze ognia w swoich samochodach, aby powstrzymać roje w południowej Afryce. Zakład produkcyjny BMW w Spartanburgu, który produkuje pojazdy użytkowe modele X3, X5 i X6, był najszybszym uruchomieniem fabrycznym w historii motoryzacji i pierwszym pełnym zakładem BMW poza granicami Niemiec. BMW stworzyło własną deskorolkę z części montowanych w BMW serii 5. W 1973 roku sensację wywołał model 2002 Turbo. Był on pierwszym seryjnie produkowanym niemieckim samochodem wyposażonym w turbo doładowany silnik o mocy 170 koni mechanicznych. Zapewniał przyspieszenie od 0 do setki w 7,2 sekundy oraz prędkość maksymalną 212 km na godzinę. W 1998 roku po kilkuletniej współpracy z Rolls-Royce'em BMW postanowiło kupić brytyjskiego producenta, ale z wyższą ofertą pojawił się Volkswagen. Właścicielem pozostali oni do 2003 roku. Co dziwne, traktat wersalski jest odpowiedzialny za produkcję samochodów. Już tłumaczę. Po wojnie warunki traktatu wersalskiego zakazały niemieckim firmom produkować zarówno samoloty bojowe, jak i silniki do samolotów bojowych. Z tego powodu BMW musiało zdywersyfikować swoją firmę. Początkowo przenieśli się na produkcję motocykli, a później na auta. Myślicie, że samochody elektryczne to wynalazek dzisiejszych czasów? Mylicie się. Pierwszy samochód elektryczny został wyprodukowany w 1828 roku, ale moda na tego typu samochody odnotowała ogromny spadek, który został przywrócony dopiero w latach 90. XX wieku. BMW wyprzedziło jednak swoją epokę i w 1972 roku zbudowali swój pierwszy samochód elektryczny, który nazwano BMW 1602e. Niestety nigdy nie trafił na rynek, dlatego że wytrzymował tylko 20 minut na jednym ładowaniu. Dwie najbardziej znane marki brytyjskie są obecnie produkowane przez niemiecką firmę. Jest to wspomniany wcześniej Rolls oraz Mini. Siedziba główna BMW jest zaprojektowana jako czterocylindrowy silnik, z którego notabene BMW słynie. W ostatnich latach BMW produkuje jednak silniki sześciocylindrowe. BMW zbudowało Lamborghini za obopólną zgodą Włochów i Niemiec. Auto zaczęło powstawać w latach 70. Samochód zaprojektowany przez Giugiaro, a części zawieszenia i silnika dosyłało BMW. Projekt po części upadł, ale na jego bazie powstał super samochód BMW M1. W latach 60. Mercedes próbował przejąć BMW, ale nie udało im się to. Udziałowcy BMW spięli się i odkupili akcje upadającej firmy. Wielu ludzi z daleka potrafi rozpoznać BMW i to nie za sprawą charakterystycznego loga, a za sprawą grilla, który jest nazywany żartobliwie kratką nerkową. Podczas gdy większość ludzi kojarzy BMW z samochodami, w rzeczywistości wyprodukowali również najszybszy motocykl na świecie w 1937 roku. Ich dywizja motocykli nazywała się BMW Motorrad i do dziś tworzą oni najlepsze motocykle na świecie, a ten, o którym wspomniałem, był wyjątkowo aerodynamiczny i rozpędzał się do 280 km na godzinę.
Z inżynierami BMW mam do czynienia na co dzień. BMW to jedne z droższych aut na świecie produkowanych seryjnie i to nie tylko za sprawą tego, że podzespoły są wykonywane z bardzo wysoką precyzją, jak i zaawansowania technologicznego całego pojazdu, ale również za sprawą tego, że jest to firma, która wydaje setki milionów na łatanie błędów w projektach. Jeden z amerykańskich portali obliczył, że na pierwsze nowoczesne bety serii X wydano ponad 200 milionów z tego tytułu. Aerodynamika w samochodach BMW stoi na najwyższym światowym poziomie, a to za sprawą doświadczeń zaczerpniętych z przemysłu lotniczego. Czy wiecie, kto zapoczątkował to, że motocykliści podczas wchodzenia w zakręty na wyścigach prawie dotykają głową podłoża? To oczywiście BMW. Wszystko to jest robione głównie po to, by poprawić aerodynamikę, dzięki czemu kierowca mógł pokonywać płynniej i szybciej zakręty. BMW stworzyło silnik o mocy 1400 koni mechanicznych, który zamontowano do bolidu F1. W 1983 roku kierujący bolidem Piquet wygrał wyścig. Do niektórych modeli BMW z epoki II wojny światowej wciąż produkowane są części dzięki uprzejmości niemieckiej marki. Silnik w BMW M5 jest tak cichy, że firma odtwarza fałszywe odgłosy silnika przez głośniki, aby przypominać kierowcom o jego pracy. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że seria ta spodoba Wam się oraz zaproponujcie, o jakiej firmie powiedzieć w następnym odcinku. Liczę na Wasze komentarze, ja żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć!